Mam 57 lat i jeszcze myślę wystartować, pokazać młodym, którzy przychodzą tu do mnie na treningi, że można w wieku 60 lat, bo chcę się przygotować na 2020 do Mistrzostw Świata, pokazać, że można zrobić formę. Ja gdy w 82 roku, 1 września podjąłem taką decyzję i zapisałem się do klubu, to szukałem w siłowni zawodnika, który jest przynajmniej koło Mistrzostw Polski, nie? I trafiłem na Rysia Kobaka z Olsztyna i tam zapisałem się do siłowni, żeby podglądać, uczyć się od lepszego. Gdy miałem 17 lat, miałem przeziębioną grypę, miałem zapalenie mięśnia sercowego. No i lekarze nie dali żadnych szans, że no i sobie można powiedzieć jedną nogą na tamtym świecie. Więc powiedziałem sobie albo żyć, albo coś z tobą zrobić. I zacząłem trenować. Jeszcze tu na Pieniężnego był takie bursa. I tam właśnie schodziłem 12 w nocy, trenowałem, żebym ich nie widział. No to były takie natryski i tam różne rzeczy, ale to pomijając to. I wtedy, gdy zacząłem się coś zaszczepiać w sobie i gdy pojechałem po roku czasu na kontrol do Olsztyna, do lekarzy, to pamiętam, że było z 10 lekarzy, nie wierzyli, że można z wygrowanej lewej strony wyrównać do prawej strony. Także to mnie może skłoniło do tego, żeby uprawiać jakiś sport. Tak? Mój apel do młodych ludzi, że nie zrobi się to w ciągu roku, w ciągu trzech lat, to trzeba lat, żeby być zawodnikiem. A ktoś myśli, że zrobi sobie to w ciągu roku, to na pewno nie. Jak szybko zrobi, tak szybko spadnie i nie będzie nic. A ty tańcz, 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 kiedy inni tańczą. Moi drodzy, jest słońce, mamy dzisiaj dzień masy mięśniowej. O, jest masa. Jest masa mięśniowa, moi drodzy. Niektórzy mają lepsze mięśnie, lepszą masę mięśniową. U mnie jest niewielka jeszcze, pracuję nad nią cały czas. Jem dużo białka, dużo słodyczy, dużo coli piję, żeby mieć tą masę. Za kilka lat planuję rzeźbić. O, pani idzie! Idzie pani, będziemy panią atakować. Proszę się nie obawiać, my nie gryziemy. Spokojnie. Krótki wywiadzik będzie. Jedno pytanie. Mięśniak czy misiak? Misiak. Misiak? Misiak. A czemu nie mięśniak? Bo mi się ładniej kojarzy. No dobra, ale jakby miała pani wybrać dwóch takich samych, ten sam charakter, ten sam dowcip, ten sam żart, te same usposobienie, ale jeden dobrze zbudowany, misiak. A drugi misiak. Misiak. Tak? A czemu misiak? No nie wiem, bo ja nie lubię takich bardzo zbudowanych. Mięśniak nie? Mhm. Dobrze zbudowany? Nie robi dla mnie wrażenia mężczyzna, który jest aż za bardzo, może tak za bardzo dba o przyrost mózgu, bo chyba nie o tym świadczy jego męskość. Aha, czyli lepiej jak jest tak. Tak jest, lepiej, żeby miał większą wrażliwość, ciepło i to chyba bardziej na kobiety działa. Chcielibyśmy podpytać o ideał mężczyzny. Ładnie ubrany. Mhm. A jeżeli chodzi o jego ciało? No to powinien być chudy. Powinien dbać o sylwetkę i uważam, że jeśli będzie czynny sportowo, to aktywny. Będzie przystojny, aktywny. Co, na przykład przyciągają panią mężczyźni, mają dobre plecy, czy mają fajną kratkę, czy umięśnione nogi? Jak to wygląda? No bardziej u mnie to pociąga brzuch. Brzuch, dobrze zbudowany tak. Brzuch, tak? Czyli mój za bardzo się nie nadaje, rozumiem. Lepiej jakby była kratka. Kaloryferek tak zwany. No, tak by się nadało. Nadałoby się? Tak. Dobra, ale no popracuję jeszcze chwilę nad nim. Dobra, czyli ogólnie klatka, brzuszek, podstawa, tak? Tak. Dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. O, czy nie. Może w związku z tym dniem pan od dzisiaj zacznie ćwiczyć? Wątpię. Nie? Żona nie wymaga, żeby pan ćwiczył? Nie. Jest zadowolona? Jest zadowolona. Tak? Ale co, a tak czasami chodzi pomysł, żeby zacząć biegać coś może na siłowni? Na rowerze jeżdżę. Na rowerze. Ale jest pan zadowolony ze swojego wyglądu? No brzuszek mógłby być troszkę mniejszy, nie? A co by trzeba było zmienić, żeby był mniejszy taki brzuszek?
No na pewno biegać więcej, nie? Mhm. No na rowerze jeździć, nie pić tyle piwa. Temat kultu masy mięśniowej. Dzisiaj jest Narodowy Dzień kultu masy mięśniowej. Jak pan uważa? Bo widzę, że jest kaloryferek, czy nie? Kaloryferek. Czy pan coś, czy nie? Czy praca? Tylko z córką, ale na pewno jest... No... Ale widzę, figura dobra. No figura dobra, bo takie konstrukcje mam, ale nic nie wiem... Aha, ale ćwiczył. Nic dodatkowo pan nie ćwiczy? Nie, nie? Nie, nie. Może pan kiedyś w latach młodości... Kiedyś tak. Było, była kiedyś. Ta budowa. I powie pan, czy to wpływało pozytywnie na kontakty damsko-męskie? No, to ja byłem za młody jeszcze, żeby myśleć o takich kontaktach. No, ale ta klatka to co, to już później po 18 już to uciekła? Nie, bo dzisiaj mamy kult masy mięśniowej. Czy warto tą masę mieć? Czy młodzi powinni mieć? Czy inwestować powinni w to, a nie w to na przykład? No. Znaczy, mi się wydaje, że można pogodzić jedno z drugim. Żeby równowaga była. No, pewnie, że tak. No ale to, bo kult masy mięśniowej... Co po masie mięśniowej, jak w głowie pusto? Siłka jest? No nie. Nic nie robisz? Nie. A powiedz, ale dziewczyny, jak dziewczyny reagują? Patrzą na brzuszki, czy jak to jest? No chyba tak. Jak to wygląda u pani? Jakieś ćwiczenia są? Tak. Tak? Spokoj, do kuchni, biegiem przez korytarz. Dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Chcielibyśmy zapytać o ideał mężczyzny. Pani ideał mężczyzny. Jak to wygląda? Czy cały czas, jeżeli chodzi o tą figurę, ona jest pociągająca wśród kobiet, czy nie? Czy preferuje pani chudych mężczyzn? Ja powiem panu tak, dopóki człowiek jest młody, to go pociąga mężczyzna, a jak stary w moim wieku prawie 80, to nie. I moi drodzy, reasumując... Brzuch jest w modzie. Kiedyś na siłownię, aby zrobić bardzo dobrą formę. Codziennie jem 4 kilo ryżu, bo nie ma nic innego w pobliżu.